Cześć, nazywam się Marysia Jaraszek. Organizacja, która profesjonalnie podchodzi do kampanii jednoprocentowej, zanim przystąpi do jej realizacji, ustala plan, dobiera metody i tak zwaną grupę docelową, czyli osoby, do których kieruje swoje wezwanie do działania. W tym odcinku dowiesz się, jak stworzyć skuteczny komunikat fundraisingowy, czyli co powiedzieć ludziom, aby przekazali 1% podatku Twojej organizacji. Kampania fundraisingowa opiera się na tych samych zasadach, co kampania marketingowa, z tą różnicą, że nie sprzedaje produktów czy usług, a pozyskuje pieniądze na działania organizacji. Celem kampanii fundraisingowej jest namówienie jak największej liczby osób do tego, aby przekazały 1% podatku Twojej organizacji. Zatem chodzi o to, żeby jak najwięcej podatników w wybranym formularzu PIT w odpowiedniej rubryce wpisało numer KRS Twojej organizacji. Skup się na realizacji właśnie tego celu. Odnosząc się do postawionego celu i misji Twojej organizacji, określ, do jakich osób powinieneś się zgłosić, żeby otrzymać pozytywną odpowiedź. W marketingu nazywamy to tworzeniem grupy docelowej kampanii. Podstawowe kryterium odnosi się do płacenia konkretnego rodzaju podatku. Pamiętaj, nie każdy może przekazać 1% podatku, a tylko te osoby, które wypełniają PIT-y 28, 36, 36L, 37, 38 i 39. W każdej kampanii fundraisingowej należy określić grupę docelową na podstawie misji, odbiorców działań i projektów realizowanych przez organizację. Zastanów się, kim są Twoi darczyńcy. Określ ich wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status rodzinny, dochody i zainteresowania. Jeśli już wiesz, kim jest Twój statystyczny darczyńca, to połowa sukcesu. Teraz czas zastanowić się, co ją lub jego motywuje do wsparcia Twojej organizacji. Generalna zasada, która sprawdza się w prawie 100% jest taka, że ludzie przekazują pieniądze fundacji lub stowarzyszeniu, bo chcą widzieć zmianę w otaczającym ich świecie. Zmianę na lepsze. Oznacza to, że nie wspierają organizacji, a jej cele i odbiorców działań. Odpowiedz sobie na te trzy pytania. Jaką zmianę chciałby zobaczyć Twój darczyńca? Jak Wasza organizacja zmieni świat dzięki pieniądzom otrzymanym z 1% podatku? Na co wydasz pieniądze z 1% podatku? Może zdziwisz się, ale dla darczyńcy nie jest najważniejsze, co robi Twoja organizacja. Jest to najważniejsze dla Ciebie i często komunikując się z darczyńcą, zapominasz o zmianie perspektywy. Nie wymieniaj wszystkich projektów, które prowadzi Twoja organizacja lub będzie prowadzić w przyszłości. Skup się na jednym, na tym, który najbardziej działa na motywację darczyńców i odpowiedz na pytanie, dlaczego prowadzicie ten projekt i chcecie pozyskać na niego fundusze. Odpowiedź na pytanie co jest wtórna do odpowiedzi na pytanie dlaczego i nie powinna stanowić głównego komunikatu. Jeśli już wiesz, na co wydasz pieniądze pozyskane z 1%, czyli w jaki sposób darczyńcy zmienią świat, to teraz powiedz to jednym zdaniem i zobrazuj zdjęciem lub filmem. Napisz komunikat fundraisingowy, pamiętając o tym, że to, co najbardziej wpływa na podjęcie decyzji u darczyńców, to emocje. Wywołanie emocji u darczyńców jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed osobami, które projektują kampanię. Są słowa, które mają moc, na pewno znasz ich wiele. Są obrazy, które wywołują uśmiech, smutek, zdziwienie czy strach. A co działa na grupę docelową Twojej organizacji? Jakie słowa? Jakie obrazy? Jeśli posiądziesz tę wiedzę, będziesz skutecznym fundraiserem. Poświęć trochę czasu, żeby tak skonstruować komunikat fundraisingowy, żeby zawierał tylko te słowa i obrazy, które poruszą serca darczyńców. Pamiętaj, skuteczny komunikat fundraisingowy zdziała więcej niż duży budżet na reklamę. Pamiętaj, aby w komunikacie znalazło się wezwanie do działania. To jest najłatwiejszy element, ale często się o nim zapomina. Jeśli chcesz, żeby darczyńca wpłacił darowiznę, to napisz wpłać darowiznę. Jeśli chcesz, żeby odbiorca podpisał się pod petycją, to napisz podpisz petycję.
Jeśli chcesz, żeby przekazał Ci 1% podatku, to napisz przekaż 1% podatku na. To takie proste i działa. Określ cel kampanii. Zebranie pieniędzy z 1% podatku. Zdefiniuj grupę docelową kampanii. Do kogo zwrócisz się ze swoim komunikatem? Scharakteryzuj grupę docelową kampanii. Kim są odbiorcy? Co motywuje ich do wsparcia Twojej organizacji? Zastanów się, jaką zmianę im obiecasz dzięki pieniądzom z 1% podatku. Napisz komunikat fundraisingowy, biorąc pod uwagę, że najważniejsze jest nie co robi Twoja organizacja, ale dlaczego. Pamiętaj, że słowa mają moc, a obrazy wywołują emocje. Poświęć odpowiednio dużo czasu na dopracowanie komunikatu fundraisingowego, który poruszy Twoją grupę docelową i wywoła w nich emocje. Na koniec wezwij darczyńcę do działania, czyli poproś go o przekazanie 1% podatku. A teraz pytanie do eksperta. Jeśli miałabyś dać tylko jedną radę organizacji, która ułatwiłaby jej przekonywanie ludzi do przekazywania 1% podatku, to jaka ona by była? Jeśli chcesz osiągnąć sukces w kampanii fundraisingowej, na początek zastanów się, jak najlepiej zaplanować budżet. To, na co wydacie pieniądze, nie może być przypadkową decyzją. Doświadczenia pokazują, że najlepiej reagują na nasze komunikaty z prośbą o wsparcie właśnie ci, którzy już wcześniej nas wspierali, czyli nasi darczyńcy. Dlatego warto w pierwszej kolejności ich poprosić o 1% podatku. Kolejna bardzo ważna rzecz to hasło kampanii. Powiedzcie darczyńcom, na co będą przekazywane pieniądze z 1%, jaki jest cel Waszej zbiórki. Myślę, że te dwie rzeczy, zaplanowanie, dobrze zaplanowanie kampanii i dobry komunikat fundraisingowy zapewnią Wam sukces w kampanii 1%. Życzę powodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na bankwiedzy.org.